Warszawa, marzec 1984 roku. Ostatnie przygotowania do Krajowej Konferencji Delegatów PZPR. W świat idą pierwsze informacje. 300 krajowych i 120 zagranicznych dziennikarzy spotyka się na konferencjach prasowych, by szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania o kondycję partii, o atmosferę przed obradami, o to, czy pierwsze dokonania nie przesłonią rzetelności oceny opinii. Do sali kongresowej przybywa 1776 delegatów. Tych samych, którzy na pamiętnym 9. zjeździe musieli stawić czoła przeciwnościom, zmierzyć się z bolesnym czasem błędów i opracować program odnowy partii i państwa. Realizacja tego programu była główną treścią referatu Biura Politycznego, który wygłosił pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Wojciech Jaruzelski. Szanowne towarzyszki i towarzysze delegaci. Komitet Centralny, Biuro Polityczne stają dziś przed Wami, aby zdać sprawę z wykonywania mandatu, jaki powierzył nam 9. Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wracamy myślą do tamtych pamiętnych dni. Był to czas dramatyczny i surowy. Partia znajdowała się pod zmasowanym ogniem przeciwnika. Trwał atak na socjalistyczne państwo. Postępowała ruina gospodarki. Narastało zagrożenie podstaw bytu narodowego. Ale był to zarazem czas nadziei. Rodziła się w partii, w jej aktywie i organizacjach podstawowych, w robotniczych załogach, a także wśród znacznej części inteligencji, młodzieży, w mieście i na wsi, idea socjalistycznej odnowy. Pamiętamy ówczesną atmosferę tej sali, gorycz rozczarowań, emocje i niepokoje, lecz przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań, wolę dokonania niezbędnych zmian, gotowość obrony socjalizmu w Polsce. Linia 9. zjazdu sprawdziła się w kolejnych, niezwykle trudnych próbach. Dziś to już nie zapowiedzi, nie zamiary, lecz uparcie torująca sobie drogę praktyka. Zrobiliśmy i mało, i dużo. Mniej niż pragnęliśmy, lecz więcej niż można się było spodziewać. Za nami szmat przebytej drogi, ale i droga przed krajem, przed partią niełatwa. Powtórzmy jeszcze raz. Najbardziej dramatyczne za nami, najtrudniejsze przed nami. Nad tym będziemy wspólnie radzić. O dokonaniach i trudnościach, na jakie napotyka reforma, o tym, co w gospodarce, mówił, przedkładając sprawozdanie rządu, wicepremier Zbigniew Messner. Krytyczne, bez osłonek przedstawione oceny tego, co było i co jest, dały podstawy do pierwszych komentarzy w kraju i za granicą. Kierownictwo partii, pisały agencje, skromnie odnotowuje sukcesy i jest świadome wielu trudności, jakie trzeba przezwyciężyć. W kuluarowych rozmowach dominował ten sam ton. Na trybunę przenosili go delegaci. To prawda, że czas potwierdził linię 9. zjazdu, ale tego faktu nie można opieczętować znakiem sukcesu i odesłać do archiwum, bo to musi być linia życia. Nie wystarczyło ją raz zbudować. Trzeba to robić co dzień. I to jest pewnie trudniejsze niż zbudowanie programu. W gminie 100 razy trudniejsze, bo tam już programów, uchwał nikt nie chce ani układać, ani słuchać. Chcą wiedzieć, kiedy most przez rzekę, szkoła, wodociągi, droga przez wieś. To są fundamenty. To jest dla ludzi socjalizm. Dobre i pożyteczne są konsultacje z robotnikami przed podjęciem ważniejszych decyzji politycznych i gospodarczych. Jednakże ludzie pracy chcą mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie bieżącej polityki społeczno-gospodarczej. Opinie robotników o nadmiernych ciężarach kryzysu, jakie ponosi klasa robotnicza przy równoczesnym bogaceniu się środowisk parolotniczych, różnej maści spekulantów, kombinatorów, są powszechnie znane. Nie powiem, żeby się w tej sprawie nic nie robiło, jednak w naszym odczuciu działania państwa w tym zakresie są
są mało konsekwentne. Nie będę z tego miejsca mówił, że mi się nie opłaci produkować. Powiem otwarcie, że produkuję to, co mi się opłaci i każdy chłop tak powinien robić. Zwracam się do was, towarzysze z rządu, ministrowie, usłuchajcie rolników, stwórzcie właściwą relację cen, nie twórzcie wśród nas cwaniaków, którzy wychwytują najbardziej opłacalną produkcję i bogacą się. Pojęcie sprawiedliwości społecznej kryje w sobie wiele kwestii, ale znaczenie fundamentalne ma tu system płac i innych dochodach w gospodarce uspołecznionej. Zabierając się do tego, mamy do czynienia z zabagnioną hipoteką lat poprzednich, kiedy to na podwyżki płac wydano najczęściej w drodze dość żywiołowych regulacji masę pieniędzy. Pieniądze wydano, ale systemu płac nie uzdrowiono. Co więcej, pogorszyły się jeszcze relacje i wewnętrzne struktury wynagrodzeń, rozmnożyły elementy płac niezwiązanych z wynikami pracy. Im więcej będzie odgórnych przydziałów funduszu płac, albo jeżeli nie oprzemy się naciskowi na tworzenie nowych kart i przywilejów branżowych, tym mniejsza będzie szansa na uporządkowanie systemu. Ludzie dostrzegają, że poprawa sytuacji nastąpiła. Czy taka, jaka być powinna? Sądzę, że nie wykorzystujemy ogromnej części tego potencjału, jaki mamy. Ile produkuje się bubli, marnotrawiąc surowiec i ciężką pracę? Konsument płaci za bałagan i za byle jakość. Robotnicy to dostrzegają. I winą za ten stan najczęściej obciążają władze centralne i samą partię. Faktem jest, że znaczna część kadry od mistrzów, podyrektorów, a może i ministrów, została do reformy nie tyle przygotowana i przekonana, co po prostu przymuszona. Jeszcze część kadry ze swymi nawykami, ze starą mentalnością, szuka wybiegów, aby tylko wyjść na swoje, aby przetrwać. Bo umiejętność decydowania i ponoszenia ryzyka przerasta ją. Często tak jest w naszej pracy i życiu codziennym, że im bardziej wychodzimy w programach ku temu, co powinno być, lub we wspomnieniach, jak było, tym bardziej skłonni jesteśmy nie doceniać tego, co jest. Dlatego, jak wielu ludzi w Polsce, twierdzę, że dla nas nie jest najważniejsze, aby pracować w płomiennym entuzjazmie, z uśmiechem na twarzy, ale by pracować solidnie, uczciwie i sumiennie. Życie dowiodło, że uchwały 9. zjazdu wytrzymały próbę czasu, że zostały wypełnione praktyczną treścią reformy, unowocześnieniem struktur państwa, zmianami w stylu pracy partii. Ale rzetelny bilans to nie wszystko. Dopiero z niego wynika nauka dla przyszłości. Co przed nami? Zadania przed nami ogromne. Zadanie pierwsze. Przezwyciężyć do końca kryzys gospodarczy. Pokonać niedostatek, szarzyznę, kłopoty życia codziennego. Utrwalić i rozwinąć przesłanki dalszego rozwoju. Zadanie drugie. Odbudować w pełni i strzec czujnie więzi partii z klasą robotniczą, z ludźmi pracy. Być najpierwszym strażnikiem sprawiedliwości społecznej. Zadanie trzecie. Umacniać socjalistyczne państwo, jego bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, praworządność i dyscyplinę, zwalczać wszelkie zło. Zadanie czwarte. Iść nieustępliwie drogą socjalistycznych reform w gospodarce, w życiu państwowym i społecznym, pogłębiać ich demokratyczną i humanistyczną treść. Zadanie piąte. Rozwinąć i umocnić porozumienie narodowe. Zadanie szóste. Przejść na całym froncie do ideologicznej ofensywy. Zdobyć nowe obszary świadomości społecznej, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Zadanie siódme. Osiągnąć wyraźny postęp w nauce, oświacie, kulturze. Zadanie ósme. Utrwalać miejsce Polski we wspólnocie socjalistycznej. Pogłębiać przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Być aktywnym uczestnikiem walki o pokój i współistnienie oraz współpracę międzynarodową. Prawie 700 delegatów i gości przedstawiło swoje poglądy podczas obrad plenarnych i w zespołach problemowych. Znalazły one swoje odbicie w dokumentach konferencji, która potwierdziła, że partia posiada wolę i zdolność do kontynuowania procesu odnowy oraz czynienia w marszu tych korekt, których potrzebę rodzi życie.